Właśnie teraz tak po prostu przejdziemy sobie do twojego najnowszego projektu, który jest właściwie pretekstem do dzisiejszego spotkania, czyli film Polot, w którym grasz kumpla, przyjaciela, głównego bohatera. Historia, a może ty opowiedz, o co chodzi, bo jak ja zacznę opowiadać, to się zakręcę. Twoja ulubiona funkcja, opowiedz o filmie. Kogo grasz w tym filmie? Jaki jest twój bohater? Pełnym zdaniem. Ja ci pomogę, dobra? I do kamery. Ja ci będę pomagała. No. Dobrze, to ja zaczynam od tego, że... Po zdaniu może będziemy... Świetnie, spróbujmy. To no. Nam zawsze można pociąć. Film Polot. Jest to historia Karola, młodego konstruktora, którego ojciec, instruktor lotnictwa, ginie w wypadku. Na kogo ja gram? Ty grasz jako kumpla. No ja gram kumpla, głównego bohatera, który jest już ustabilizowany, ma żonę, dziecko w drodze. Oni wpadają na pomysł, żeby rozkręcić biznes. Chcą, żeby był oparty na produkcji sterowca. My się znamy od podwórka. Chciałbym, żebyście uruchomili wyobraźnię. Proponuję wam spółkę. Spółkę? A co my w tej spółce mamy robić? To jest Mariusz, on jest odpowiedzialny za strategię finansowania naszego projektu. A, czyli za to, jak mnie skubnąć, tak? Tak. Jak głupi ojciec, nie liczyć się z nikim. Brakowało mi kogoś takiego jak ty, Karol. Wszystko spierdoliłeś, stary. Co ci urzekło w scenariuszu, jak przeczytałeś po raz pierwszy? Raz to, że ja z podobnymi problemami się gdzieś może i mierzyłem. Byłem na podobnym etapie swojego życia, wtedy jak mój bohater. Podobało mi się to, że wpadli na tak dziwny, abstrakcyjny pomysł, jak budowa sterowca, chłopaki, z myślą, że to jest w ogóle strzał w dziesiątkę i biznes, który ma odnieść sukces. Jak wyglądało spotkanie z Maćkiem i z Erykiem? Bo tak naprawdę jesteście trójką... Przepsiłek! Mega utalentowanych aktorów i zastanawiam się, jak wyglądało, wiesz, taka współpraca między trzema ambitnymi, utalentowanymi. Jakby to oni to słyszą? To akurat zaszumienie będzie. No wiesz, chodzi mi o takie partnerstwo. Czy no ono się pojawiło, czy musiałeś sobie je... Nie, no my się uwielbiamy. Tak? Czy przynajmniej ja ich uwielbiam, nie wiem, czy one mnie uwielbiają. Ale nie, dobrze się tam chyba zgraliśmy. Mamy też jedną scenę, którą sobie pozwoliliśmy trochę improwizować. I gdybyśmy nie byli w dobrych relacjach i gdyby się nie okazało, że czujemy się nawzajem i lubimy spędzać ze sobą czas, i to możliwe, że ona by się w ogóle nie udała. Która scena? Jak przy ognisku siedzimy sobie. Początek filmu. Tak. Ona ma coś takiego kumpelskiego bardzo w sobie. Tak. No to prawie dochodzi tam... do samozapłonu, ale ten sterowiec to nie był dodany w postprodukcji, bo ja sobie tak pomyślałam, on wygląda tak pięknie i tak bajkowo. Tak. I jest to taki element, który wiesz, no on jest symbolem tych marzeń tak bardzo namacalnie, no tak, podoba mi się. Podoba. I się zastanawiałam, jak się z czymś takim pracuje, no bo czy to jest właśnie ta kwestia, wiesz, że dzieci, zwierzęta i sterowce? No bo tam jest piękna scena, jak idziecie korytarzem i ciągniecie ten prototyp za sobą. Uwielbiam tak, ją. Tak, ja też ją bardzo lubię. Oni też, to całkiem sprawnie, ciekawie było wymyślone, bo wziętych trzech chłopaków, którzy mają naprawdę strasznie dużo dzieci w sobie, bo my jesteśmy totalnymi szczylami, każdy z nas, no przecież sam Maciek, który szedł z tym pilotem i sterował, on tam widać pięcioletniego Maciusia, który się cieszy sterowanym samochodzikiem, sterowanym radiem. No, a my dwóch, którzy, jeden trochę się z niego śmieje, prawda, żuje gumę i mówi, jesteście głupi chłopaki, a trzeci, który uważa, że jest super dojrzały i potyka się o własną sznurówkę, którą ma rozwiązaną, więc no, tam absolutnie wszystko się zgadza. W takiej mentalności, zadaniu, które nam powierzyli, jakby wyszła taka nasza gdzieś energia, którą posiadamy, no bo jest,
Ja mam dużo dziecka takiego. Czekam na moment, w którym będę mógł z moją córką się bawić Lego, już nie mogę tego doczekać i będzie zmuszona się bawić Lego Star Wars, no bo nie ma wyjścia, zresztą już jestem z nią umówiony, że i sama te, jakby potwierdziła, chce Lego Star Wars, no więc, wybudujemy sobie Sokoła Millennium. Coś w tym jest, że płynnie od tego strawca przeszliśmy do Lego. No ale poczekaj, jeszcze wrócę, bo może tam są jakieś, wiesz, ciekawe anegdoty w związku z tym, z pracą z takim sprzętem, czy nie wiem, 1000 dubli, no 1000 to przesadziłam, ale tak, wiesz, poziom Pawlikowskiego na przykład. Nie, mniej mieliśmy, ale jest jedna fajna anegdota, to mogę ją opowiedzieć, ponieważ no, ryzyko latania, sterowania sterowcem, który praktycznie jest średnicy korytarza, którym idziesz, a elementy takie jak na przykład znak ewakuacji albo wyjścia ewakuacyjnego, który wystaje z góry i jest ostry, może spowodować, co spowodowało, że możemy iść ze sterowcem, a za chwilę sterowiec może leżeć na ziemi, a my idziemy dalej w trakcie ujęcia. No i rodzi się problem, bo nie możemy zrobić 1000 dubli, musimy zrobić tylko na przykład 3, ale to nie znaczy, że mamy więcej czasu na te 3 duble, a jednak na pompowanie, zaklejenie tego sterowca, który przed chwilą pękł o jakiś znak ewakuacyjny, no robi się problematyczne. Było cudowne, bo my tego nie zarejestrowaliśmy, tylko szliśmy dalej i Maciek dalej nim sterował, on już za mną leżał gdzieś tam. No, szczególnie przy tym projekcie towarzyszyło jakieś takie niezwykłe szczęście i zbieg okoliczności, który sprawiał, że naturalne elementy były dodawane do sceny, której nie byliśmy w stanie, czy których nie byliśmy w stanie przewidzieć. I teraz już wytłumaczę, o co mi chodziło. Na przykład jest scena mojego wesela i w trakcie zwykłej, rodzajowej scenki, że tam ktoś tańczy, ktoś gada, naraz, bo byliśmy na lotnisku w Bielsku-Białej, zaczyna, nie pamiętam, czy ta awioneta jakaś, zaczęła jakby startować w trakcie ujęcia, wtedy, kiedy kamera była ustawiona na tę naszą scenę. No. Jak widziałaś film, no to prawdopodobnie zaraz skojarzysz. Przelatuje w kadrze, startuje samolot, wracamy na scenę, po czym okazało się, że ta awioneta wystartowała, żeby lecieć nad nami i zaraz wypuściła spadochroniarzy, którzy lecieli. No jest. Pamiętasz tam taki coś takiego? Lądujący, tak. To nie było zaplanowane. Naprawdę? Więc mieliśmy cudowną, to zbieg okoliczności, no. Nie wiem, takie rzeczy się zdarzają, jak wszyscy chcą stworzyć coś pięknego i jakby panuje taka, wiesz, atmosfera przyjaźni i takiego wspólnego celu. Aha, i to też bije od tego filmu, to fakt. Tutaj w ogóle powiedziałeś o tym weselu, tam to, że, to znowu zapytam jak taka widzka, bo w tej scenie też jest twoja partnerka życiowa, która też jest aktorką. Tak, tam gra moją żonę. A no tak, tak, faktycznie. I tam gra moją żonę. Faktycznie macie ślub tam, tak, wesele. I w filmie spodziewamy się dziecka i faktycznie wtedy też była w ciąży, więc jakby tak, jakiś mamy taką pamiątkę. Ale bo to się często jakoś tak przewija, chyba jak, Boże, znowu mówię, Jestem mordercą, chyba też ona gra policjantkę, nie? Nie. Reakcja łańcuchowa. No, właśnie. W filmie reakcja łańcuchowa. No. Czy to jest jakiś, wiesz, warunek w twojej umowie, że nie, to w ogóle źle zabrzmiałam, tak powiedziałam, ale to są przypadki, jak to? Mówiłem to, że sobie self-tape'owo razem pomagacie, to jakiś jest wynik tego, że wy razem wysyłacie po prostu te self-tape'y i potem razem lądujecie za w tych samych produkcjach? Za każdym razem tak było. Okej, okay, okej. Okay. Nie załatwialiśmy sobie pracy. Nie, absolutnie tego nie zasugerowałam tym pytaniem o umowę. Mamy w umowie, że jak w dwójkę gramy po prostu, no. No tak, to biorą się w pakiecie. Zdarza. To po prostu się zdarza nigdzie, ale okej. Okay. Dobrze, tu mam takie pytanie. Ile ostatnio przytyłeś? Czy przytyłeś? No, trochę. Ile?
6. A ile musisz przytyć do nowej roli? Jeszcze trochę. Mówimy o wspólnym projekcie twoim i Maćka Kawulskiego, o roli, która będzie główną rolą twoją. Mhm. I powiem ci, że już nie mogę się doczekać, bo to brzmi kusząco. Po pierwsze właśnie ta główna rola. Jestem pewna, że to będzie jakiś bardzo ciekawy projekt. Dowiedziałam się tylko, że ty przejdziesz głęboką metamorfozę, bo o ile po warunkach emocjonalnych jest jakaś styczność między tobą a postacią, tak mi to jakoś Maciek tłumaczył, o tyle warunki fizyczne musisz przejść metamorfozę, musisz przytyć sporo, będzie jakoś twarz zmieniana. Tak. No a potem zobaczymy, co jeszcze. Kilka tam pomysłów jest, ale faktycznie muszę przytyć i staram się to robić. Nie jest to proste, chociaż w sumie powinienem się cieszyć, że ciężko mi przytyć, bo to zazwyczaj jakby problem jest w drugą stronę, no. Jak jakby ciężej się traci te kilogramy. A ja kiedyś też byłem takim pulchnym dzieckiem, więc wydawało mi się, że to będzie prosta sprawa, a nie jest. Co nie zmienia faktu, że szóstkę już mam do przodu. Może tego nie widać jeszcze, ale szóstkę mam. Ale jeszcze tak 14 kilo? Czy kiedykolwiek ważyłeś tyle, ile zamierzasz ważyć? Ile masz na to czasu? Do marca. Do marca, a mamy październik właściwie. Nie no, święta przed nami. No jasne. Jakiś lockdown może. Może nie, a może nie. A jak pracujesz nad tym? Po prostu dużo jesz? Dużo jem, ćwiczę z Zakopem, no Szostakiem, którego gorąco serdecznie pozdrawiam. Ile razy w tygodniu? No tyle, ile my możemy sobie pozwolić. Teraz nieco mniej, bo mnie też nie było jakiś czas. Ale jeżeli mamy możliwość, no to spotykamy się codziennie. No. Po ile godzin? No tak godzinkę 15 minut, godzinkę 20 mniej więcej mamy treningu. To też nie jest jakiś taki wyczerpujący trening, bo jest siłowy. Także zlany potem stamtąd nie wychodzę. Jestem w stanie funkcjonować później i dzień przeprowadzić. Ale no niemniej jednak no, czasami i nawet 4-5 razy w tygodniu się widzimy. Coś mi intuicja mówi, że to będzie bardzo mocny tytuł. I że to może być Arnold. Taka, ale i to może być taka faktycznie metamorfoza, bo wiem, że będzie powstawał też z tego jakiś taki film dokumentujący tę metamorfozę. Tak. I myślę, że to może być właśnie takie to, do czego tęsknimy, jak oglądamy amerykańskie produkcje. No, tego ci na pewno życzę. Bardzo ci dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Trzymam kciuki za kolejne filmy i do zobaczenia pewnie na premierze Polotu, tak mi się wydaje. Tak. Nie wiem. Jak mnie kiedy wpuszczą? Jest? Ja dużo bym lubił cię. Nie wiem, wiesz, nie zawsze mnie. Naprawdę? A co robię? Opowiadaj. Dlaczego cię nie wpuszczali na premierę? O, człowieku. Wyłączamy.